W 2007 roku Apple odmieniło telefony komórkowe na zawsze, powiększając ekran i usuwając klawiaturę. Chcąc nie chcąc, nawet ja, jako wieloletni fan klawiatur kuwerty, w końcu się ugiąłem i przeszedłem na stronę dotykowych ekranów. Ale mimo ogromnej poprawy responsywności, rozmiarów i jakości tychże ekranów, to wciąż nie było to. Czegoś mi brakowało. Ale czy w 2020 roku jest jeszcze szansa na pisanie za pomocą prawdziwych przycisków? Ja nazywam się Paweł Kuzia, a to jest BlackBerry Key 2. Moja reakcja na pierwszego iPhone'a była dokładnie taka sama jak Steve'a Ballmera. $500 fully subsidized with a plan. I said that is the most expensive phone in the world and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. Czemu miałbym chcieć używać telefonu bez klawiatury do internetu czy pisania? Obecnie, siedząc od dobrych 8 lat na Androidzie, ciągle zaliczałem jakieś drobne romanse z telefonami z klawiaturą, czy to z Nokią N97 na Symbianie, HTC Touch Pro 2 z Windowsem Mobile, a nawet z kilkoma androidowymi smartfonami jak HTC Desire Z czy Samsungi Galaxy Chat i Yang Pro. Ale w końcu się poddałem i przestałem być klawiaturowcem. Dopóki mój serdeczny kolega i imiennik nie wspomniał mi o tym, że hej, pojawiają się BlackBerry na Androidzie. BlackBerry Key 1 na premierę wydawało mi się absurdalnie drogie w relacji do oferowanej specyfikacji, która była zbliżona do mojego ówczesnego Xiaomi Redmi Note 4, ale 3 lata później, gdy na rynku jest już Key 2, a z drugiej ręki da się go wyrwać w dużo przystępniejszej cenie, postanowiłem zaryzykować. Za zawrotną sumę 900 zł nabyłem moje pierwsze używane BlackBerry. Na pierwszy rzut oka sam telefon wydaje się zaskakująco solidny. Pierwszy smartfon od dawna, który nie sprawia wrażenia, jakby miał się za chwilę rozpaść po zetknięciu z brukiem. Ekran to kolosalny krok wstecz. Wiedziałem, że tak będzie, ale nie sądziłem, że aż tak. Różnica między OLED-em a IPS-em do tego niejakiej specjalnej jakości jest widoczna. Bardzo widoczna. Ale przynajmniej nie będę się zastanawiał, kiedy mi się coś na ekranie wypali. Klawiatura od samego początku to jak powrót do domu. Wiadomo, po przerwie na Swift kierowanie na dużych ekranach, fizyczna klawiatura zostaje daleko w tyle, ale tu trzeba dać czas na wyrobienie przyzwyczajeń i nauczenie się, gdzie dany klawisz się znajduje. Ja już po kilku godzinach pisałem bezwzrokowo. Z czasem zrezygnowałem z większości rozwiązań software'owych od BlackBerry. W zamyśle świetne, ale niestety, na moje oko po przejściu z OnePlus 6, który będąc z tego samego okresu zapierdziela jak szalony, wyraźnie było widać spadek wydajności, a po lekkim rozeznaniu i deaktywowaniu aplikacji z rodziny BlackBerry Hub, wszystko działa dużo sprawniej. Sam Hub z mojej perspektywy też nie był zbyt przydatny, bo jedynym mocnym punktem była zakładka produktywność, w której można umieszczać swoje widżety, podobnie jak w launcherze w OnePlusie, ale z dostępem z każdego miejsca. Wciąż nie mogę się przekonać do skrótów klawiaturowych wykorzystujących guzik spitki. Może dlatego, że najczęściej używana przeze mnie aplikacja to Messenger, a intuicyjny skrót pod klawiszem M jest niewygodny do wykonania? Na pochwałę natomiast zasługuje możliwość przypisania klawisza dolara do funkcji kontrola czy ściągnięcia powiadomień. Szkoda, że przytrzymanie dłuższe nie rozwija kafelków szybkich ustawień. Bateria ma 3500 mAh, to biorąc pod uwagę rozmiar ekranu całkiem sporo. Na 2 dni używania mieszanego mi spokojnie wystarcza, więc nie mogę narzekać. Innym fajnym rozwiązaniem jest dodatkowy przycisk na obudowie nazywany Convenience Key, który można skonfigurować do uruchamiania np. asystenta Google, pojedynczej aplikacji albo wyzwalania menu do 3 skrótów. Ma też możliwość automatycznej zmiany profili na samochodowy albo domowy. Tam też umieściłem na przykład Locker. To takie menu ukrytych aplikacji w ramach typowego dla produktów sygnowanych logiem BlackBerry nacisku na prywatność użytkownika. Możemy tutaj przechowywać skróty do aplikacji, w tym domyślnie galerii prywatnej, prywatnych plików i przeglądarki internetowej Firefox Focus.
Tego ostatniego w sumie nie rozumiem, bo ta przeglądarka domyślnie usuwa wszystkie dane po zakończeniu sesji, chyba że chodzi o jakieś tajne zakładki. Skupmy się może na galerii prywatnej. Tutaj lądują zdjęcia zrobione domyślną aplikacją aparatu, ale nie poprzez naciśnięcie spustu migawki na ekranie, a dotknięcie spacji, która pełni również funkcję czytnika linii papilarnych. Jeżeli robimy fotki jakichś dokumentów, czy po prostu zdjęcia, które chcemy dodatkowo zabezpieczyć, to właśnie w ten sposób. A jak wyglądają same zdjęcia? No, aparat jest. Nie jest zły, nie jest dobry. Nie da się o nim za wiele powiedzieć. Zdaje się, że to odpowiedni aparat dla takiego telefonu. Jest na miejscu, jeżeli jest potrzebny. A, no i ma dwa obiektywy, standardowy i tele. Z przyczyn oczywistych granie w gry na BlackBerry jest solidnie utrudnione, bo przecież dostęp do kciuka na ekranie w pozycji poziomej blokuje czterorzędowa klawiatura. Ale i tutaj można znaleźć pozytyw. Oczywiście, że mam na myśli emulację. Ekran ten i budowa całego telefonu idealnie wręcz nadaje się do grania w gry z Nintendo DS. Oba ekrany wypełniają niemalże co do piksela cały wyświetlacz BlackBerry, a do sterowania można używać klawiatury i rodem z pecetowych gier sterować postacią za pomocą klawiszy WSAD. Przypominają mi się aż piękne czasy spędzone w graniu w Pokémony z Game Boya Advance na Nokia 72. No właśnie, Nokia 72. To dla mnie taki niedościgniony przez żaden inny telefon wzór. Kiedy go używałem, czułem, że wszystko tam gra tak jak powinno. Z takich super rzeczy ma skrót do funkcji systemowych na swojej klawiaturze. Na przykład po przytrzymaniu spacji uruchamia się latarka. A gdy telefon jest zablokowany, to latarka uruchamia się tylko na czas trzymania spacji. Zaskakująco przydatna funkcja, na przykład do sprawdzenia, czy w skrzynce na listy czeka jakieś awizo. Przy BlackBerry Key 2 mogę przypisać dowolny skrót do dowolnej literki, a samą latarkę do przycisku Convenience Key. W jeżynce klawiatura sama w sobie jest też również o niebo lepsza. Ma satysfakcjonujący klik, a przyciski mają wygodny kształt. Ale E72 ma w guziku nawigacyjnym optyczny touchpad. No, Key 2 ma go w klawiaturze. I sprawuje się to bardzo fajnie. Przewijanie stron czy wiadomości poprzez muskanie po klawiszach zamiast sięgać do ekranu jest sporym ułatwieniem, zwłaszcza przy używaniu telefonu jedną ręką. Można też pisać za pomocą przeciągnięć, ale wydawało mi się to jakieś nienaturalne. Za to jako kursor przy wprowadzaniu tekstu już tak, podobnie do wybierania podpowiedzi. To wszystko sprawia, że dla mnie BlackBerry jest w 2020 roku dokładnie tym, czym w 2010 była ta Nokia. I z obu jestem tak samo zadowolony. Czy można na tym telefonie oglądać filmy? No, można, ale nie jest to porażające przeżycie. Raczej poza YouTube nie wychodziłem. To przede wszystkim narzędzie komunikacyjne. Piszę sporo, a do tego jestem raczej oldschoolowy w kwestii tapania czy ślizgania po ekranie, które od biedy ujdzie, kiedy nie ma innej alternatywy, ale każdy dłuższy tekst niż krótka wiadomość na Messengerze powoduje u mnie pianę na pysku i ochotę wyrzucenia telefonu przez okno. Dlatego Key 2 jest jak znalazł. Wydajność stoi na przyzwoitym poziomie, co pokazało mi przede wszystkim, że nie potrzebuję flagowego Snapdragona przy moim codziennym zastosowaniu. Najlepszą konkluzją tej recenzji będzie chyba to, że kupiłem ten telefon z myślą przetestowania go przez miesiąc i szybkiej odsprzedaży. Tymczasem niemalże kwartał później moja karta SIM nadal jest w tym urządzeniu i ani myślę o powrocie na stałe do OnePlusa. Czy jest to telefon dla każdego? Zdecydowanie nie. Jest dla małej grupki osób, które używając telefonu potrzebują wewnętrznej, fizycznej klawiatury i płynących z niej korzyści. Tych, którzy telefonu używają przede wszystkim jako telefonu, a ewentualne funkcje multimedialne to tylko dodatki. Jeżeli jesteś jedną z tych osób i znajdziesz w przystępnej dla ciebie cenie to urządzenie, serdecznie polecam. I used to love my BlackBerry. I still do. A jeżeli chcesz sprawdzić, jak się trzyma w 2020 roku OnePlus 6 albo spersonalizować swój telefon nie do poznania, zapraszam do tych filmów i subskrybowania kanału. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.